Warto odnotować, 4 dni temu, czyli 25 lutego, na forum ONZ Radosław Sikorski miał wystąpienie, które zostało, na przykład minister spraw zagranicznych Szwecji powiedział, że Sikorski stał się klasykiem, zostało w zasadzie skomentowane i opublikowane w większości mediów zachodniego świata. Co takiego Sikorski zrobił? A mianowicie podszedł do prezentacji jako do szansy. To znaczy, mówił 4 minuty i to 4 minuty potraktował jako szansę i ów przekaz został zwielokrotniony przez w zasadzie większość mediów. Zauważcie, ta szansa 4-minutowa przesuwała się, mówił ambasador Francji, Wielkiej Brytanii, mówił ktoś z Ekwadoru, ale tak naprawdę tylko on potraktował te 4 minuty jako narzędzie swojej pracy i uzyskał ogromny efekt. Ile miał czasu na przygotowanie? Zauważcie, jeżeli popatrzycie na konstrukcję tego wystąpienia, to była riposta, długa riposta do wypowiedzi rosyjskiego dyplomaty Wasylija Nebenskiego. Miał na to tylko i wyłącznie 60 minut. Na gorąco sobie to przygotował, ale przekaz, który zrobił, zwielokrotnił się, jakbym tutaj w tym momencie tą karteczkę położył, to może by pokryła powierzchnię Warszawy. Traktuj prezentację jako szansę. W prezentacji nie chodzi o kontakt wzrokowy, o wieżyczkę, tylko, jak mówi stare powiedzenie, mówca to nie gardło, tylko głowa. Na forum wygrywają ludzie, którzy mają coś do powiedzenia i tutaj zobaczyliśmy to zmontowane w 4 minuty, czyli można.